obecnie nastąpi złożenie wieńców pod pomnikiem. Na dalszą część uroczystości zapraszamy Państwa do sali w budynku Straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałszynie. Serdecznie zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam wszystkich Państwa na dalszej części uroczystości, której pierwsza częścią była koncelebrowana msza święta przez naszego proboszcza i dziekana Szymańskiego. Obecnie przejdziemy do drugiej części artystyczno-historycznej. Bardzo się cieszę, że tak licznie tu się spotkaliśmy. Bardzo wszystkim Państwu, wszystkim dziękuję, że wzięliście udział w tym święcie. W święcie, które już od wielu, wielu lat, rok od uchwalenia go 1 marca 2011 roku wrosło w tkankę świąt historyczno-patriotycznych, ale i religijnych. Bardzo się cieszę, że jest z nami wiele osób, wielu mieszkańców naszego Kałużna. Serdecznie Państwa wszystkich witam w imieniu swoim, w imieniu księdza proboszcza, w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałużynie, w których siedzibie właśnie ta dalsza część będzie się odbywała. Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do współzorganizowania tego święta. Bardzo dziękuję przede wszystkim księdzu proboszczowi za odprawienie mszy świętej i bardzo dziękuję Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej na ręce pana prezesa Roberta Gałoński za umożliwienie właśnie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy budynku, który usytuowany jest pomnik Kałuszyński, pomnik żołnierzy wyklętych, o przeprowadzenie tutaj tej dalszej części. Szanowni Państwo, niewiele miast w tym kraju wie, co to znaczy piętno wojny, zbrodni wojennych i przede wszystkim czasów trwogi i żalu. Kałuszyn miał to nieszczęście w swojej historii, że II wojna światowa odcisnęła na nim piętno w sposób wyjątkowy. Śladem tej bohaterskości miasta i bohaterskości tej ziemi jest tablica na grobie nieznanego żołnierza, gdzie wśród najważniejszych bitew w historii polskiego wręża na jednej z tablic napisano Kałuszyn 11-12 września 1939 roku. Ale ten kałuszyński wrzesień tak naprawdę okazało się był tylko uwerturą do dalszych działań, do dalszych czasów trwogi. Za 1 września, przed 17 września. Ciemne i bardzo ciężkie lata okupacji na początku hitlerowskiej do 1944 roku. Po lipcu 1944 roku okupacji sowieckiej. My, mieszkańcy tego Kałuszyna, którzy tutaj mieszkamy od wielu, wielu pokoleń, znamy historię tego miasta i historię tych trudnych chwil z opowieści naszych dziadków, babek. Wiemy, jak straszny był to czas dla mieszkańców. Jak straszna ta okupacja była dla ludności całego Kałuszna. Zarówno ludności chrześcijańskiej, zarówno dla ludności żydowskiej, którą wymordowano. W encyklopediach historycznych wskazuje się, że Kałuszyn został zniszczony w 83%. Jesteśmy w niechlubnej piątce, Szanowni Państwo, pięciu najbardziej zniszczonych miast w czasie II wojny światowej. Za tymi zniszczeniami, jak to w Polsce, właśnie w Polsce, szło bohaterstwo. Już po rozbiciu polskiej armii, już w 1940 roku, kiedy zawiązano Związek Walki Czynnej, następnie w 1942 roku przekształcono w Armię Krajową, na terenie Kałuszyna i całego powiatu funkcjonowało podziemie Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych. Po 1944 roku WiNO, czyli Wolności i Niezawisłości. Te szczegóły, Szanowni Państwo, przedstawi pan dr Henryk Piskunowicz, profesor Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który nam opowie o właśnie walkach niepodległościowych po 1944 roku na terenie Kałuszyna. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim Państwu mieszkańcom, którzy wzięliście udział w mszy świętej, którzy przyszliście celebrować dalej do siedziby OSP. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego święta, w szczególności młodzieży szkolnej i przedszkolnej. Bardzo dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie. Bardzo dziękuję strażakom z Orczewic, którzy również zabezpieczyli poczet sztandarowy naszych Związków Gminnych Straży Pożarnych. Bardzo dziękuję pedagogom. Bardzo dziękuję dzieciom, które za chwilę tutaj nam się przedstawią. Dzieciom, bo zawsze twierdziłem, że tak naprawdę nadzieją każdego społeczeństwa to są dzieci. I to święto, oprócz tego, że pokaże nam ich piękne walory artystyczne, mam nadzieję, że zakiełkuje w ich sercach jeszcze bardziej patriotyzm i zakorzeni go w ich sercach na dalsze lata ich nauki i ich życia w naszym pięknym Kałuszynie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że dzieci są gotowe, proponuję, abyśmy zaczęli właśnie od występu patriotycznego, a po występie pan dr Henryk Piskunowicz przedstawi nam referat na temat podziemia niepodległościowego na terenie powiatu miejskiego po roku 1944. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję i życzę, aby ten dzień był dla Państwa bardzo przyjemny i udany. Dziękuję bardzo. Mamo, piszę do Ciebie ten list. Czy go czytać będziesz? Nie wiem. Czy dojdzie? Nie wiem. Chciałbym spytać kwiatka,
jak to się u nas w różlistku wywanią. Ale kwiaty umarły pod śniegu posłaniem i o losie tej kartki żaden mi nie powie. Ach, mamo, jak to okropnie, gdy w słowo po słowie kładę serce swe, duszę, a całego siebie. I nie wiem, czy tak chociaż powrócę do ciebie. Widzę twoje rozpacznie wyciągnięte dłonie i ten wieczór, i słońce gasnące szkarłatnie, i jękiem rwie mi serce. Pamiętaj, ostatnie. Pierwsze ranki, śnieg zawiał okienka mej chaty. W izbie mroźno i szaro. Jakiś gość skrzydlaty przed zimnymi lepiami schronił się i ćwierka. Ja piszę, a ptaszyna spod pułapu zerka. W głowie, jak żyje, nie wiem jak nakreślić, że patrząc nie chcę widzieć, myśląc nie chcę myśleć. Chodzę z niewidomymi jak ślepiec oczami i dzień po dniu przeżywam i chwilką za chwilkę to, co mam wewnątrz siebie. I tak trwam, tym tylko. Znalazłem na dnie kufra twój złoty ołtarzyk. Tyś go włożyła, mamo, to mój relikwiarzyk. Schowałem go na sercu i chodzę z nim wszędzie. Tyś jak mało przeczułaś, czym mi tutaj będzie. Ta książka jakby żywą i drogą osobą. Po polsku z nią jedynie rozmawiam i z sobą. I co dzień na te pustki drętwe nieskończone idzie moja modlitwa pod twoją obronę. Ach, mamo, jak to okropnie, a śnię co noc prawie, że w kraju nasz pokoik widzę jak na jawie. Staś usuje na krześle z pałasikiem w ręku. Ty, mamo, jak zawsze szyjesz przy okienku, a w kącie ja i Zosia gwarzymy oboje. Budzę się, ale oczy otworzyć się boję. Mamo, bądź zdrowa. Mamo, niech Boża opieka będzie nad wami. Pozdrów każdego człowieka. Mur każdy, wszystkich wszystko. Pozdrów jak od brata. Mamo, ja piszę do was, jak z tamtego świata. Chociaż wiem, nie dojdą pewnie snów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Biegną panną młodą, jesteś w nim. Snek pewnie urósł za mnie, przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Westchnę jeden raz. I jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.
Zaszumiałaś polsko-biało-czerwonymi skrzydłami. Dumnym orłem zawisłaś tam, hen pod obłokami. Pieśń żołnierska niech czyn twych bohaterów sławi. Niech odbija się echem od morza aż do Tatr grani. Tylu mocarzy zdradziecko pognębić się chciało, naród zniemczyć, zbolszewić, lecz się nie udało. Rozrywali cię w strzępy, bili, strzelali w tył głowy. Matka Boska Katyńska zna tu całą straszliwą opowieść. Dzisiaj, po latach, prawda z bocini wyziera, układa się w strofie pieśni o wielkich bohaterach, o Roju, Pileckim, Ince, Fildorfie, Łupaszce, że zachowali się jak trzeba, w naszych sercach na zawsze. I niech Polska wciąż szumi biało-czerwonymi skrzydłami, biały orzeł, niech dumnie szybuje hen pod obłokami. Pieśń żołnierska to czyn naszych bohaterów sławi, niech odbija się echem od morza aż do Tatr grani. Pożyczoną od Boga zmęczonym ludziom. A łączka
Ta na Powązkach jest jednym wielkim krzykiem zakopanym w ziemi. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie uwić, o blasku próchna mówić, dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie. I jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Co dzień niemocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Szanowni Państwo, paradoks historii, czy sprawiedliwość dziejowa przywiodła nas tutaj do miejsca, gdzie 21 lipca 1948 roku na
wyjazdowym posiedzeniu Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie zostali skazani żołnierze Janusza Kotowskiego, Mściciela. Stanisław Abramowski, bowiem partyzancik. Czesław Chrzanowski z Garczyna Małego, Felix Bąk oraz na wieloletnie więzienie Władysław Tenderenda i Czesław Rogulski. Otóż proszę Państwa, wtedy na placu przed budynkiem Straży Pożarnej zgromadzono społeczeństwo, żeby tych partyzantów publicznie pohańbić. Czas pokazał, że po kilkudziesięciu latach to oni mieli, prawda, rację i nie są, nie tylko bym powiedział, niezłomni, ale niezapomniani, dlatego że następne pokolenia o nich pamiętają. Jesteśmy, proszę Państwa, świadkami, można powiedzieć dzisiaj, batalii o prawdę historyczną dotyczącej roli i miejsca Polski w II wojnie światowej, ocen polskiego państwa podziemnego i postawy społeczeństwa polskiego w okresie okupacji. Otóż liczne artykuły, konferencje, które od dłuższego czasu się pojawiają, usiłujące zdyskwalifikować żołnierzy wyklętych, zakwalifikować ich do rangi bandytów albo wykreślić ich całkowicie z historii Polski, są jedynie pewnym fragmentem, jakie toczy się, bym powiedział, walka. I to nie tylko od tych kilku lat, ale proszę Państwa, od, można powiedzieć, 1939 roku, kiedy w wyniku agresji niemiecko-sowieckiej Polska została podzielona na okupację niemiecką i sowiecką. A następnie, kiedy w 1944 roku Polska została wyzwolona przez Armię Czerwoną spod okupacji niemieckiej, ale dostała się pod okupację sowiecką. Otóż, proszę Państwa, jak popatrzymy sobie, że już w 1943 roku Moskwa informowała władze alianckie, że Armia Krajowa nie walczy z Niemcami, a kolaboruje. Wtedy też rozpoczęło się, zwłaszcza na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, zwalczanie polskiego państwa podziemnego i walka z polskością. To miało różne, proszę Państwa, etapy. W 1944 roku, po upadku Powstania Warszawskiego, Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego wprowadził do obiegu określenie zabluty każdej reakcji. Współpracownicy faszystowscy, kolaboranci i inne obrzydliwe określenia, które jak gdyby miały być wieczne. I teraz, proszę Państwa, od nas samych
zależy, czy będziemy się godzili, powiedzmy sobie, na narzucenie pewnej narracji, nie tylko tutaj w kraju przez pewne kręgi, ale również zewnętrznie, gdzie usiłuje się doprowadzić do tego, że Polska w okresie okupacji nie walczyła, a kolaborowała, że społeczeństwo polskie nie było poddawane totalnemu prześladowaniu i eksterminacji, a sprowadzić tylko do tego, że było częścią machiny niemieckiej do niszczenia innych mniejszości narodowych, w tym mniejszości żydowskiej. Z takim poglądem absolutnie nie można się, proszę Państwa, zgodzić, albowiem zawsze trzeba dochodzić prawdy, zawsze trzeba szukać możliwości dyskusji, wykładanie, bym powiedział, swoich racji, określać różne przypadki, które wymagają potępienia, czy jako elementy jednostkowe, elementy lokalne, ale nigdy nie wolno tego uogólniać. Stąd, proszę Państwa, tak ważne, bym powiedział, te święto, jakie są żołnierze wyklęci, ma znaczenie. Znaczenie jako pewnego symbolu walki zarówno z okupacją sowiecką, jak i również sowietyzacją kraju. W 1944 roku obwód Armii Krajowej Mińsk Mazowiecki należał do najsilniejszych ośrodków wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu Północnego. Do Armii Krajowej należało około 5 tysięcy żołnierzy. Oprócz tego działały komendy powiatowe i struktury NSZ-u, batalionów chłopskich, nie mówiąc o innych organizacjach. Burza była tym momentem, proszę Państwa, podkreślenia woli walki z Niemcami, a jednocześnie podkreślenia wobec wkraczającej Armii Czerwonej, że gospodarzami na ziemi polskiej są Polacy. Na terenie powiatu siedleckiego z momentem wyjścia Armii Czerwonej rozpoczął się, bym powiedział, etap niszczenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego, cywilnych i wojskowych. Rozbrojenie 6 sierpnia, niedzielce i wzięcie i internowanie 17 oficerów Grupy Operacyjnej Wschód, a także aresztowanie kilkuset żołnierzy Armii Krajowej było dopiero pewnym wstępem do tego, co działo się na terenie powiatu mińskiego, ale także, bym powiedział, na terenie całego tutaj kraju. W październiku 1944 roku delegacja PKWN podczas spotkania w Moskwie ze Stalinem usłyszała, że za mało jest zdecydowana do rozprawienia się z polskimi nacjonalistami, z Armią Krajową, i gdyby nie było wsparcia ze strony Armii Czerwonej, pułków NKWD przestałaby istnieć. Nakazano wręcz bezwzględne rozprawienie się z polskim podziemiem niepodległościowym. Od tego momentu, proszę Państwa, machina została uruchomiona. Do dyspozycji były nie tylko
oddziałem Wojska Polskiego, UB, milicji, ale też Armia Czerwona, pułki NKWD, specjalnie została sformowana 64. Dywizja Piechoty Zbiorcza, której pewne bym powiedział pododdziały działały również na terenie powiatu mińskiego. Komitet Centralny PPM, który tworzył Wydział Wojskowy do nadzoru nad Wojskiem Polskim, poszedł jeszcze dalej. W lutym 1945 roku w wytycznych zaleconych bym powiedział do realizacji przez władze bezpieczeństwa publicznego, a także inne organa, nakazano zwalczanie wszelkimi możliwymi sposobami i środkami, nie wyłączając wszelkiego rodzaju perturbacji, a także bym powiedział unicestwiania fizycznego. Pierwsze miesiące pokazały, proszę Państwa, że struktury polskiego podziemia nie zostały właściwie tak mocno zniszczone. Istniała komenda obwodu, co prawda zmniejszonym składzie z porucznikiem, tutaj legendarnym poziom komendantem obwodu Wolańskim, prawda, Naczyk, który starał się, bym powiedział, żeby ten obwód zachować bym tutaj w całości. Istniała komenda podokręgu, która do grudnia 1944 roku urzędowała, proszę Państwa, de facto w Kałuszynie. Tu, w Kałuszynie i w okolicy kwaterował komendant podokręgu Hieronim Soszyński-Szeliga. Tu był, proszę Państwa, kwaterował szef oddziału drugiego komendy podokręgu, kapitan Józef Cieszko-Lubart. Tutaj ukrywał się inspektor Kazimierz Suski Rewera oraz kilku innych. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że Kałuszyn z racji swojego położenia, ale także bym powiedział, ludzie, którzy tam pracowali, odgrywały dość istotną rolę w tym tworzącym się podziemiu antykomunistycznym, czy w okresie, powiedzmy sobie, instalowania się, czy pobytu armii Czerwonej. Teren był tak nasycony jednostkami wojskowymi NKWD, że de facto o żadnej otwartej walce mowy nie można było. Przyjęto zgodnie z wytycznymi prowadzenie działalności informacyjnej, propagandowej, wywiadu i oddziaływania na młodych ludzi, aby nie wstępowali do armii Berlinga. Warto, proszę Państwa, powiedzieć, że w sierpniu lub we wrześniu 1944 roku komendant podokręgu wschodniego Szeliga wyszedł z propozycją rozpracowania wysłania ekipy do Lublina celem ewentualnego przygotowania zamachu na Berlinga, na generała Berlinga i generała Rzymirskiego. Jednak od tego działania odstąpiono. Wytyczne, płynęły z komendy obszaru, ale także z komendy głównej, mówiły jasno, że Armia Krajowa nie może podejmować działalności zbrojnej. Październik, proszę Państwa, październik jest tym miesiącem,
kiedy rozpoczyna się, bym powiedział, rozpoczynają się masowe aresztowania. Masowe aresztowania, branki do wojska, wywożenia, bym powiedział, przygotowania do wywożenia na Sybię. W Cegłowie istniał areszt NKWD w budynku gminnym. Stamtąd wywożono aresztowanych do Wołomina, Rembertowa, Mińska, czy to Sokołowa Podlaskiego. Pewną skalą, powiedzmy sobie, tego terroru nie świadczy, bym powiedział, fakt, że tylko w 1945 roku przez więzienie w Mińsko-Mazowieckim przeszło ponad 570 aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej. Ale muszę też, proszę Państwa, wspomnieć, że dość istotną, bym powiedział, rolę odgrywało młode pokolenie. Zarówno, powiedzmy sobie, członkowie szarych szeregów wywodzących się, jak i chówców Polski, odpowiednika organizacji harcerskiej organizowanej w ruchu narodowym. Pogoda mieszkający w Kałuszynie Jerzy Romaniuk Szoku był organizatorem drużyn harcerskich w Jakubowie, w Stanisławowie, w Dobrym, organizacji oczywiście konspiracyjnej. Ciekawą rolę pełnił wtedy harcmistrz, komendant chówca ZHP, Kazimierz Wiśniewski, kontrat były dowódca kiedywu obwodu mińsko-mazowieckiego, pochodzący zresztą z wsi Olszewica. Olszewicy, dobrze mówię, znaczy tak, gdzie miał proszę Państwa, rodzinę. Ten terror, jaki narastał od października 1944 roku, powodował, że żołnierze konspiracyjnego ruchu niepodległościowego praktycznie nie mieli możliwości ucieczki, schowania się, działania. Warunki na tyle się pogorszyły, że komendant podokręgu apelował, po pierwsze, żeby można było rozpocząć działania samoobrony, likwidacji najbardziej szkodliwych osób działających przeciwko Polskiemu Państwu Podziemnemu, strukturom niepodległościowym i ludności, a jednocześnie, co było złamaniem pewnego rozkazu, ale dla ratowania zagrożonych, możliwości wstępowania do wojska. Tutaj, proszę Państwa, gdy patrzymy, powiedzmy sobie, na to, co działo się na terenie powiatu siedleckiego, zwłaszcza, powiedzmy sobie, w drugiej połowie 1944 roku i w pierwszej połowie 1945, to trzeba sobie powiedzieć, proszę Państwa, o roli, jaką odegrał kapitan Józef Światło, znaczy jest oficer MBP, oddelegowany do grupy operacyjnej NKWD, mieszczącej się w Otwocku i w Pradze, której zadaniem było rozładowanie terenu elementu reakcyjnego. On rozpoczął, powiedzmy sobie, tutaj działanie na terenie powiatu mińskiego już w listopadzie 1944 roku. Formacją NKWD nie dawało spokoju pracę radiostacji nadawczo-odbiorczej, jakie działały na terenie powiatu mińskiego. W związku z czym
Na początku grudnia 1944 roku doszło do zatrzymania Miszki, szefa łączności komendy podokręgu majora Wacława Maćkowiaka Danki, dwóch żołnierzy osłony, natomiast dwóch telegrafistów zbiegło. Podczas osaczania, w trakcie nadawania radiostacji, zabito dwóch NKWD-zistów. Być może to byłaby, powiedział, proszę Państwa, przyczyna w jakimś stopniu, czego do końca nie wiemy, podjęcia działań operacyjnych na terenie Kałuszyna, gdzie ukrywał się tutaj Cembolański, Lubicz, Luskus. Głównie na terenie gospodarstwa Tenderendy. Tego nie wiemy. W rezultacie 12 grudnia 1944 roku grupa operacyjna przyjechała, otoczyła, próbowała go złapać. W trakcie ucieczki postrzelony, zabrany, zmarł. Nie wiadomo, gdzie został pochowany. Ale nie zdołano zabrać radiostacji, którą posiadał, do której, bym powiedział, potrzebne były części, żeby ją, powiedzmy sobie, uruchomić. Ona z powrotem rozpoczęła, bym powiedział, tutaj działanie. Po aresztowaniu Lubicza jest zmasowane uderzenie, powiedzmy sobie, tutaj w tych członków, czy w komendę podokręgu wschodniego ukrywających się w Kałuszynie, a także szczególne poszukiwanie komendanta podokręgu pułkownika Szeligi, który został zatrzymany 23 grudnia w Węgrowie. Efektem tego, proszę Państwa, tej operacji, jaka została przeprowadzona w listopadzie, grudniu 1944 roku, był taki, że komendant Szeliga, szef wywiadu, kapitan Cieszko oraz komendant obwodu Ostrów Mazowiecki, Nowicki, Tyczka, zostali skazani na karę śmierci i straceni. W więzieniach sowieckich zginął komendant obwodu Sokółowskiego i komendant obwodu Siedleckiego. Komendant obwodu Ostrowskiego, major Brzeski, znalazł się w łagrach. W ten sposób przestała istnieć, bym powiedział, komenda tutaj pod okręgiem. Bardzo szybko zostało to uzupełniona ciągłość przez powołanie, proszę Państwa, tutaj na stanowisko komendanta obwodu kapitana na Sudę Dęba Młota, który okazał się dobrym organizatorem nadszystw, który podjął, powiedzmy sobie, próbę uruchomienia nawiązania łączności z komendą obszarów, która znajdowała się na terenach włączonych, a także z Londynem. I znowu, proszę Państwa, pewnego rodzaju mamy dramat, bowiem od 1942 roku wszystkie depesze nadawane z kraju do Londynu były kontrolowane przez wywiad i kontrwywiad NKWD. Rozpoczęła się pewnego rodzaju swojego rodzaju gra operacyjna. Z chwilą wysłania depesz z podaniem punktu, miejsc i punktów kontaktowych z nazwiskami w rejonie Dębego Wielkiego, Rosjanie podjęli grę
wysyłając przedstawiciela UB celem namówienia Młota, żeby przyjechał do Warszawy. 25 lipca przyjechał do Warszawy. Na niego tam czekał już kapitan Józef Światło. I w ten oto sposób, proszę Państwa, znowu powiedzmy sobie, została w jakiś sposób rozbita po raz kolejny komenda obwodu miejskiego. Ostatnim komendantem był kapitan Bicz, Tadeusz Kalinowski, bardzo ciekawa postać, nauczyciel, który ostatnią funkcję, jaką pełnił w komendzie obwodu, był oficerem broni. Ta sytuacja, proszę Państwa, jaka miała miejsce, pogarszanie, jaka miejsce na terenie powiatu miejskiego, czyli pogarszanie się, bym powiedział, tych warunków, jakie były, te prześladowania, powodowały, że kapitan Suda Młot 18 lutego 1945 roku powołał do działań oddział leśny Edwarda Wasilewskiego Wichurem, znanego z okresu okupacji dowódcy oddziału leśnego, a jednocześnie, proszę Państwa, oddział składał się z harcerzy. Niewielki oddział, 18-20 osób. Rozpoczął on wtedy, proszę Państwa, działania oczyszczające. Na swoim koncie miał kilkanaście różnych akcji, w tym jedno odbicie rannego ze szpitala powiatowego w Mińsku, rozbicie posterunku MO w Dobrym, walkę 18 marca 1945 roku z grupą operacyjną NKWD i UB, a także największym przedsięwzięciem, jakie było polskiego podziemia niepodległościowego w Mińsku Mazowieckim, a mianowicie przygotowanie i przeprowadzenie akcji na obóz numer 10 w Rembertowie, w którym przetrzymywano ogromne rzesze aresztowanych z całej Polski żołnierzy Polskiego Państwa Niepodległościowego. W tej akcji, którą przeprowadzono w nocy z 20 na 21 maja 1945 roku, oprócz oddziału Wichury, uczestniczyły jeszcze dwie grupy: Edmunda Świderskiego, Wichra z Mróz i Henryka Salacha Grota z obwodu węgrowskiego. W rezultacie tej akcji wolność uzyskało kilkaset osób. W wyniku kontrakcji obławy ponad 100, a może nawet więcej zostało zastrzelonych. Podczas odwrotu trzech żołnierzy oddziału zostało zabitych, 8 zostało rannych. Warto tutaj przypomnieć, proszę Państwa, że powodem przygotowania tej akcji i podjęcia działania były aresztowania żołnierzy pochodzących z terenu powiatu mińskiego, w tym Stanisława Macieńskiego Kożuszka, który był komendantem ośrodka 6. Chcę, proszę Państwa, jeszcze tutaj powiedzieć, że jeżeli patrzymy na ten teren powiatu mińskiego i działalność, powiedzmy sobie, tego podziemia niepodległościowego, to badania na tym polu są wycinkowe. Nie mamy całego obrazu. Wiele tajemnic zostało zabranych do grobu.
wiele dokumentacji wytworzonych przez UB, inne organa wojskowe zostało zniszczonych. Stąd trudno, powiedzmy sobie, odtwarzać i jednocześnie ukazywać, co tutaj się, bym powiedział, działo w poszczególnych gminach czy w całym powiecie. Dla władz sowieckich i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego powiat miński stanowił poważne wyzwanie, dlatego że te podziemie funkcjonowało, ono było żywe. Wydawano tej prasę konspiracyjną, wydawano tu, proszę Państwa, bym powiedział, posiadano znaczne ilości broni, podejmowano różne akcje zaczepne przeciwko celem powstrzymywania terroru, jaki narzucił to system komunistyczny, a jednocześnie, powiedzmy sobie, do pokazania, prawda, że te podziemie polskie żyje, nie jest bierne, że stara się, bym powiedział, zaistnieć i pokazać swoją działalnością odpowiedzialność za społeczeństwo. Cieszyło się zresztą ona autorytetem i szacunkiem, o czym bym powiedział, świadczy, proszę Państwa, że cały czas, jak gdyby, do tego podziemia napływali młodzi ludzie. I tak, proszę Państwa, no, tak jak mi się w tej chwili kojarzy, były, proszę Państwa, tutaj na terenie gminy Chłuścice różne podejmowane akcje. W 1947 roku Stanisław Olszewski, pochodzący z Olszewic, był ścigany pod zarzutem zamordowania dwóch oficerów sowieckich, prawdopodobnie złapanych na rabunku. We wrześniu 1945 roku wycofywała się, proszę Państwa, wycofywały się z Niemiec oddziały sowieckie. Przychodząc, dokonywały gwałtów, rabunków. W czasie marszu drugiej armii doszło w rejonie Kałuszyna do różnych starć z tymi pododdziałami, które odchodziły, bym powiedział, z tej głównej trasy i usiłowały rabować, czy usiłowały, bym powiedział, proszę Państwa, dokonywać napadów, a nawet czy gwałtów. Znaczy, w rezultacie od 10 do 20 września 1945 roku została przygotowana specjalna operacja, w której uczestniczyły dwie kompanie NKWD, a także lokalne siły. Charakterystyczne, że operacja zaczęła się na wysokości Sokołowa Podlaskiego, następnie przeszła w kierunku Liwia, dalej, proszę Państwa, do Kałuszyna, z Kałuszyna w okolice Siedlec, a później w Łukom. Cały czas od października 1944 roku, no powiedzmy sobie tutaj do maja, w Mińsku stacjonowały dwa plutony drugiej kompanii 18 pułku wojsk pogranicznych NKWD, które były angażowane do działalności w terenie. Działalność UB i MO nadzorowały doradcy sowieccy. Z jednej strony komendanci wojenni na szczeblu powiatu, miast i gmin, a z drugiej strony doradcy NKWD.
Czerwiec 1945 roku, proszę Państwa, to jest zmiana sytuacji geopolitycznej. Powstaje rząd, tymczasowy rząd jedności narodowej. Powstaje, proszę Państwa, jest cofnięcie uznania rządowi polskiemu na emigracji przez mocarstwa aliackie i otwiera się możliwość działalności legalnych organizacji. Przed organizacjami konspiracyjnymi staje pytanie, co dalej? Czy prowadzić działalność, która wcześniej czy później doprowadzi do opłakalnych skutków? Ilość Wojska Sowieckiego, NKWD, KDW, jednostek wojskowych. Jakaś ona nie pozwalała, powiedzmy sobie, żeby tutaj podjąć otwartej, zdecydowanej walki. Walka ta była przegrana. Stąd narodził się, powiedzmy, proszę Państwa, pomysł wyjścia z podziemia. Przy czym pomysłodawcą nie była tyle, bym powiedział, strona polska, co Iwan Sierow, który jako nadzorujący działania NKWD i NKGB na Litwie podjął działania ujawniające na terenie Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. Sowietom, bym powiedział, proszę Państwa, zależało jak najszybciej na spacyfikowaniu tego terenu, chociażby z tego względu, proszę Państwa, że jeszcze nie zakończyła się II wojna światowa na wschodzie. Ja tylko przypomnę, proszę Państwa, że między 18 a 22 lipca 1945 roku na terenie Białostoczyzny została przeprowadzana przez 50. Armię Czerwoną, tak zwana obława augustowska. Obława, w wyniku której zostało zatrzymanych i aresztowanych ponad 600 osób. Wszyscy zaginęli. Wszystko wskazuje, że zostali tutaj rozstrzelani. Tego typu działania mogły się powtórzyć również w innych częściach kraju. Realizatorem wyjścia z podziemia oddziałów niepodległości był Jan Mazurkiewicz, Radosław, dowódca szef Kiedywu, mający na swoim koncie piękną działalność w okresie powstania warszawskiego, dowodząc zgrupowaniem kiedywowskim. Ale zachodzi po dzień dzisiejszy pytanie, czy akcja amnesyjna we wrześniu 1945 roku miała sens, czy nie miała sensu? W rezultacie podjęcia uzgodnień, na które bym powiedział, strona rządowa poszła na dalekie ustępstwa, których nie dotrzymała, doprowadzono do ujawnienia żołnierzy w całym kraju. W powiecie Mińsk-Mazowiecki rozpoczęła się ona 24 września w Woli Rafałowskiej z udziałem, powiedzmy sobie, czołówki filmowej, szą polową. Z księdzem Fertakiem, proboszczem tym Brozów. Ujawniło się ponad 377 żołnierzy. Do proszę Państwa, do października 1945 ujawnia się ponad 1300 żołnierzy. De facto, proszę Państwa, można powiedzieć, że powiat miński, jak również powiat radzymiński i powiat węgrowski przez ujawnienie podziemia niepodległościowego stracił, bym powiedział, tą swoją siłę. On został jak gdyby rozładowany. I to jest, proszę Państwa, jak gdyby
jeden tutaj etap. Drugim jest to, jak popatrzymy, proszę Państwa, że ta siła, powiedzmy sobie, tego podziemia, proszę Państwa, słabła, znaczy z wielu względów. Mobilizację, wcielanie do Wojska Polskiego, wywóz na Syberię. Oblicza się, że z tego podokręgu wschodniego, znaczy może inaczej, z Podlasia i wschodniego Mazowsza wywieziono od 1500 do 2000 ludzi. Przypada na powiat miński od 150 do 200 z tego kilkunastu, powiedzmy sobie, żołnierzy z terenu gminy Chruścice i Kałuszyna, dwóch zginęło. Ale też, proszę Państwa, bym powiedział, trzeba nadmienić, że niewiele wiemy, proszę Państwa, na temat strat poniesionych przez polskie podziemie w tym okresie czasu. Nie ma listy poległych pomordowanych, nie ma pełnej listy wywiezionych. Stąd ciągle bym powiedział, są to pewnego rodzaju jakieś rzeczy przyczynkarskie. Ja tylko bym powiedział, proszę Państwa, nadmieniem, prawda, nasz jest. Jeśli mówimy, proszę Państwa, o tutaj tych niezłomnych, może i poniekąd zapomniałem, to chcę przypomnieć dwie postacie z terenu, bym powiedział, tutaj powiatu, powiedzmy sobie, miejskiego, a związanymi, proszę Państwa, z Kałuszynem i gminą Kałuszyn. Są to podporucznik Marian Wąsowski, Jastrząb, zginął 1 stycznia 1945 roku. Podporucznik Bronisław Szczuciński, Kluczyk, zginął 1 lutego 1945 roku. Ta lista, proszę Państwa, jest dużo większa na 13. Zresztą oglądając tą tablicę w kruchcie kościoła, zauważyłem, że można by dorzucić tam jeszcze kilka innych nazwisk. Ujawnienie czy rozładowanie powiatu miejskiego 1945 roku nie rozwiązało polskiego podziemia niepodległościowego. Otóż, proszę Państwa, mamy bardzo ciekawą historię, że jak gdyby tą pałeczkę dalszą, znaczy jest tutaj działalności przejmują sąsiednie obwody, a mianowicie obwód Siedlecki Win, w tym kapitan Henryk Heba Korwin, który stworzył zgrupowanie partyzanckie Pogoń, które dwa pododdziały, które wchodziły, powiedzmy sobie, w jego struktury, działały na terenie, zahaczało działalność na terenie wschodniego powiatu miejskiego. Jest to oddział Jerzego Kowalskiego Kściciel, a także oddział podporucznika Zdzisława Biewiórskiego Lis. Istniały, bym powiedział, do 1947 roku, dopóki, powiedzmy sobie, istniało, kiedy znowu doszło, bym powiedział, proszę Państwa, do kolejnej amnestii. Ale bardzo ciekawa, bym powiedział, jest tutaj sytuacja w Mrozach i o Cegłowie, Kuflewie, gdzie
istniał silny ośrodek ruchu narodowego przed wojną. Od października 1944 roku utworzony został NSZ. Tym takim twórcą, a jednocześnie charyzmatycznym przywódcą był Marian Gadomski, Niedźwiadek na 36. Charakterystyczne, proszę Państwa, że w tych organizacjach znaleźli się, w tej organizacji znaleźli się ludzie młodzi. Duży odsetek to są wywodzący się z szeregu chówców Polski. Jak popatrzymy sobie, proszę Państwa, popatrzymy sobie na tutaj na dowódców czy przedział wiekowy, tych, którzy powiedzmy sobie chodzili z bronią w ręku, czy wspomagali, powiedzmy sobie, działające oddziały po 1945 roku. To były osoby, które w 1939 roku nie ukończyły 18 roku życia. Zupełnie nowe pokolenie jakościowe, znaczy, które kontynuowało tutaj akcję. Marian Gadomski, proszę Państwa, znaczy, uruchamiając w październiku 1944 roku NSZ, do którego przyłączyła się również część, powiedzmy sobie, członków AK, w tym z terenu, powiedzmy sobie, Kałuszyna i tutaj gminy Chruścice, postanowił, powiedzmy sobie, nie tylko, powiedzmy sobie, tutaj propagandowo zwalczać, powiedzmy sobie, ustrój narzucony, jaki nam dali Sowieci, ale również rozpocząć, bym powiedział, tutaj walki. Powołał, proszę Państwa, do życia, powiedzmy sobie, oddział partyzancki, miał grupę wypadową. Oddział partyzancki najpierw sam dowodził przez okres czasu, później kontynuował to Zdzisław Niewiórski Lis, a następnie Zygmunt Jezierski Orzeł. Ta walka, proszę Państwa, ta walka rozpoczęła się de facto od 1946 roku do 1948. Wyznacznikiem, proszę Państwa, jest to, że w okresie tym na terenie, powiedzmy sobie, na terenie działalności oddziału wywodzącym się z ruchu narodowego dokonano ponad 120 akcji. W tym były to, powiedzmy sobie, uderzenia na posterunki MO, oddziały paramilitarne ORMO, spółdzielnie, akcje rekwizycyjne, także odbicia aresztowanych, czy powiedzmy sobie tutaj likwidacji. Biorąc to pod uwagę, proszę Państwa, tutaj z innymi, bym powiedział, tutaj z innymi działaniami, powiedzmy sobie, pokazuje to, proszę Państwa, że w tym okresie od 1946 do 1948 roku władza miejscowa, UB, wojsko, KBW, nie było w stanie zlikwidować tego podziemia. Trzeba sobie, proszę Państwa, jasno i wyraźnie powiedzieć, warunki do działalności partyzanckiej de facto nie było. Były to niewielkie oddziały liczące kilkanaście, najwyżej kilkanaście ludzi. Ale przede wszystkim bez, powiedzmy sobie, aprobaty i pomocy społeczeństwa, one by po prostu nie przetrwały. '46-'47 rok to jest, bym powiedział, proszę Państwa, jak gdyby jest kolejna, jak gdyby, karta zamykania tego działania podziemia niepodległościowego, niepodległościowego. Skoncentrowane, proszę Państwa, tutaj ogromne siły. Powołany został specjalny sztab Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Sokołowie, który koordynował działaniami na terenie powiatu siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego i mińskiego. Wrzucono grupy operacyjne KBW, wojskowe.
de facto powiedzmy sobie, żołnierze ci bym powiedział tutaj skazali na przegraną. Ci, którzy się ujawnili, próbowali z powrotem, część próbowała wrócić powiedzmy sobie do normalnego życia. Część usiłowała, ale im nie pozwolono i ponownie próbowała podjąć tutaj działanie. I doszło powiedzmy sobie, jak popatrzymy powiedzmy sobie na te działania tych trzech oddziałów wewnętrznych, to wszystkie one zostały, bym powiedział, rozbite w 1947-1948 roku. Tą datą bym powiedział, tą datą, prawda, na jesień, to jest 3 czerwiec 1948 roku. W Lubieczynie, kiedy została rozbita ostatnia grupa partyzancka Orła. 14 ludzi, 4 zostało zabitych, 8 dostał się do niewoli, ożył ciężko ranny, prawda, się uratował, złapany, prawda, nasz jest złapany, został postawiony przed wojskowym sądem specjalnym w Warszawie i stracony. To samo było, proszę Państwa, powiedzmy sobie, z grupą czciciela rozbitą w małym garczy. Charakterystyczne jest to, że po 1946 roku rozpoczęły się, powiedział, procesy złapanych, aresztowanych, wziętych do niewoli żołnierzy polskiego podziemia. W wyniku sądów zapadło kilkanaście wyroków śmierci. Kilkadziesiąt osób zostało skazanych na więzienie. I tak można by, bym powiedział, proszę Państwa, w skrócie, w wielkim skrócie, jak gdyby zamknąć i podsumować, powiedzmy sobie tą działalność. Ale zachodzi pytanie, czy było to potrzebne? Czy było to potrzebne? Otóż, proszę Państwa, w jakiś sposób na działalność, powiedzmy sobie, tego podziemia niepodległościowego odpowiedzieli mi uczestnicy podziemia niepodległościowego na Wileńszczyźnie, którzy w chwili rozpoczęcia wojny mieli 16-17 lat, 18 najwyżej, byli harcerzami, a w 1945 roku byli dowódcami oddziałów partyzanckich działających na Wileńszczyźnie i na Nowogródczyźnie. I chodzili po szlakach powstania 1963 roku na miejsca, gdzie były mogiły, zapomniane mogiły, krzyże. I oni sobie dopiero uświadomili, że są, proszę Państwa, pewnego rodzaju kontynuatorami któregoś pokolenia. Tak samo, proszę Państwa, należy, powiedzmy sobie, na ten rok niepodległościowy po 1944 roku spojrzeć. Niezależnie od tego, jakie, powiedzmy sobie, można mieć, powiedzmy sobie, do pewnej części postaw czy zachowań, będę pretensji na czystacz. Ale co by było, proszę Państwa, gdyby tego podziemia niepodległościowego po 1944 roku nie było? Gdyby nie było tej krwi, która by, powiedział, wsiąkła w ziemię na czystacz.
tak jak Piłsudski, jak członkowie BOW, regionów Polski, nawiązywali, odnosili się do powstania listopadowego i powstania styczniowego jako wzorce, bym powiedział, działania na 1330. Tak samo, proszę Państwa, i tutaj powiedzmy sobie, jest to, powiedzmy sobie, w jakiś sposób, bym powiedział, drogowskaz, powiedzmy sobie, dla młodego pokolenia. Proszę zwrócić uwagę, że w XIX wieku były dwa powstania. Tylko jedne pokolenie, każde pokolenie podrywało się, bym powiedział, do walki. Jedno. Musiało u nas upłynąć 20 lat, czy dłużej, żeby doszło następne. I z powrotem usiłowało walczyć o tą wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. I o tym, proszę Państwa, należy tutaj pamiętać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu doktorowi Piskunowiczowi. Ja tylko Państwu powiem, że pan doktor Piskunowicz jest jednym ze współautorów monografii właśnie, która ma się na ukończeniu, dotyczącej dziejów Kałuszyna i ziemi kałuszyńskiej, parafii kałuszyńskiej od jej zarania, czyli tak naprawdę od wczesnego średniowiecza do 1945 roku. Pan doktor Piskunowicz jest autorem rozdziału dotyczącego działań okupacyjnych niepodległościowych, szczególnie z wymienieniem podziemia niepodległościowego właśnie na Szczecinie. Ja bym tylko miał jeszcze takie jedno gorącą prośbę. Apelowałbym do Państwa, żeby Państwa, bym powiedział, swoich rodzinach poszukali zbiory, poszukali ikonografii, poszukali dokumentów. Mam takie nieodparte przekonanie, znaczy jest, że na terenie Kałuszyna, a może i gminy tutaj w Kałuszyńskiej, są zakopane albo schowane akta konspiracyjne. Ktoś przechowuje. Warto, bym powiedział, jest, żeby zdjęcia tych bohaterów wcześniejszych, powiedzmy sobie, okresu okupacyjnego, POW, jeszcze wcześniejszych, znaczy nie znaczy, żeby zebrać, żeby złożyć, powiedzmy sobie, do publicznej biblioteki w Kałuszynie. Proszę Państwa, jest rzeczą, bym powiedział inaczej, obowiązkiem każdego z nas, znaczy jest, żeby dla potomności gromadził, bym powiedział, dokumentację, żeby służyła prawdzie dla następnych pokoleń. I o to do Was, proszę Państwa, gorąco proszę, żeby również poprosili swoich znajomych, znaczy, żeby no, przeprowadzić taką, bym powiedział, taką akcję, znaczy jest, no i zobaczymy, czy co z tego dobrego wyjdzie. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, ja chciałam tylko powiedzieć, że w gminie Kałuszyn to może być problematyczne, dlatego że teraz, w tym czasie, od 14 roku, powstanie styczniowe w gminie Kałuszyn zastrzyczyło się na niewolnictwa sowieckiego, zamieniono na żołnierzy francuskich i rosyjskich. I to się bardzo już pamięci rok, panie profesorze, żeby przywrócić honor tym powstańcom styczniowym. Dlatego, że jest problem w Kałuszynie. Ale bym powiedział, proszę Panu, powiem tak, swojego doświadczenia, to mundur, społeczeństwo naszej świata.